Everything you said, they already knew, more or less. Hej, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś kontynuuję poszukiwania najlepszego polskiego warzywa i najlepszego polskiego owocu w ramach kampanii Warzywa i Owoce na Szczęście. Ostatnio pytałam na ulicy moich rówieśników, jakie są ich ulubione polskie warzywa i polskie owoce. Teraz, by zbadać temat i jeszcze dokładniej, udam się do źródła i dowiem się, skąd pozyskiwać warzywa i owoce, by były najlepsze. Jadę zatem na wieś do mojej rodziny, by zerwać polskie warzywa i polskie owoce prosto z drzewa i prosto z krzaka. Tak więc, jeśli chcecie udać się tam razem ze mną, zapraszam. Nasze polskie warzywa i owoce są fantastyczne. Warto więc zadbać o to, by pozyskiwać je prosto ze źródła. Dobrze jest zwracać uwagę na to, by kupować je od lokalnych dostawców. Wtedy możemy mieć pewność, że warzywa i owoce są dobrej jakości. U mojej rodziny mogłam znaleźć maliny, winogrona, ogórki, borówki, porzeczki, por, buraki, gruszki i jabłka. Znalazła się również kukurydza. Jadąc do mojej rodziny, trafiłam na okres żniw. Było więc tam sporo roboty. Nie wszystkie owoce i warzywa są dostępne cały rok, dlatego zachęcam Was do zerknięcia do kalendarza sezonowości, znajdującego się na stronie kampanii. No dobrze, ja już wróciłam. Cieszę się, że byliście tam razem ze mną. Warto wspierać to, co nasze, polskie. Tak więc zachęcam Was do zrobienia tego samego. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem lokalną patriotką. Ciekawa jestem, jak to wygląda u Was. Chętnie się również dowiem, gdzie zazwyczaj kupujecie polskie warzywa i owoce. Najlepsze są zdecydowanie te pozyskiwane bezpośrednio od rolników lub z sadów. Warto jest również wybierać te warzywa i owoce, które są obecnie w sezonie. A jeśli chodzi już o pozyskiwanie tych cudownych warzyw i owoców, to bez dwóch zdań. Te jedzone prosto z drzewa i prosto z krzaka smakują najlepiej. Słowo daję, musicie spróbować. Chcę Wam również przypomnieć o konkursie, w którym nadal możecie wziąć udział. Konkurs znajduje się na moim fanpage'u na Facebooku i polega on na zrobieniu sobie zdjęcia z ulubionym polskim warzywem lub owocem i wstawienia go w komentarze pod postem konkursowym. Do wygrania są roboty kuchenne oraz moje e-booki, tak więc koniecznie zerknijcie na ten konkurs. Polecam Wam również stronę kampanii Warzywa i Owoce na Szczęście. Tam dowiecie się bardzo wiele informacji o polskich warzywach i polskich owocach. Zostawcie również lajka na ich fanpage'u. Okej, więc teraz, gdy już wiem, jakie są ulubione polskie warzywa i owoce moich rówieśników, co sprawdziłam w pierwszym wyzwaniu, i teraz, gdy wiem, gdzie znaleźć najlepsze warzywa i owoce, czyli najlepiej u źródła, nie pozostaje mi nic innego, jak przetestować polskie warzywa i owoce w akcji. Zatem następnym razem będę testować polskie warzywa i owoce w znanych, lecz dość nietypowych miejscach, by je jeść. Jeśli jesteście ciekawi, jak to się skończy jedzenie w różnych miejscach publicznych, no nie będę Wam tutaj spoilerować, sami zobaczycie za tydzień, ponieważ to właśnie za tydzień widzimy się w kolejnym wyzwaniu i poszukiwania najlepszego warzywa i najlepszego owocu będą wtedy kontynuowane. Dobra, widzimy się w kolejnym wyzwaniu. Ja tym razem zmykam jeść moje przepyszne maliny, ogórki i winogrona. Nie mam. Pa!
Hej, 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 ale żeby nie było, tak jak wam powiedziałam, żebyście spróbowali właśnie warzyw i owoców prosto z krzaka lub prosto z drzewa, to nie chodziło mi o to, żeby tam kraść komuś warzywa i owoce z własnego ogródka, ale jakoś tam się wymieńcie, kupcie, wiecie, nie? Żeby nie było. Dobra, to wszystko, pa!